Diamond Bates to firma, której bardzo szeroką ofertę mieliście okazję już poznać podczas ostatniej prezentacji, którą mogliście znaleźć na płycie Niezbędnik Wędkarza. Jak wiecie, firma słynie z bardzo wysokiej jakości produktów karpiowych. I dziś, wykorzystując właśnie bardzo ładną pogodę, chcemy do tych produktów powrócić, sugerując Wam, jak z tego szerokiego asortymentu, z tych wszystkich smakołyków korzystać, aby nasze zasiadki kończyły się sukcesem. Zanim jednak pokażę Wam, jak wykorzystywać wszystkie smakołyki z oferty Diamond Bates, zaprezentuję Wam najnowszą kulkę z oferty. Kulka o nazwie King Trill. Jest to kulka, w której składzie nie uświadczycie mączek roślinnych oraz żadnych sztucznych aromatów. Głównym składnikiem kulki King Trill jest mączka z kryla nowozelandzkiego. Przy dodaniu przypraw bardzo takich ostrych, dlatego kulka ma aromat taki ostry. Wyróżnia się tym, jak widzicie, też taką panierką z zewnątrz, która po wrzuceniu do wody zaczyna pracować. Prócz tego kulka wytrzymuje w wodzie nawet do 72 godzin, cały czas oczywiście pracując. Dzięki temu, że wykorzystano także przy składzie albuminę. Do naszego dzisiejszego łowienia przygotujemy dwie mieszanki. Pierwsza z nich to mieszanka kulek o zapachu owocowym, wzbogacona o pelet, bardzo drobny. Druga mieszanka będzie już trochę grubsza, którą użyjemy razem z woreczkiem PVA. Pokruszymy kulki, trochę zmielimy w kruszarce i trochę w dłoniach pokruszymy na takie grubsze frakcje. Na jeden zestaw założymy kulkę tonącą King Trill i podepniemy ją pływającym pop-upem o smaku Secret Orange o wymiarze 12 mm. Na drugi zestaw założymy pojedynczą kulkę pop-up o smaku Dirty Crab i o rozmiarze 12 mm. O tej porze roku taka kombinacja może okazać się prawdziwym killerem.